Cześć, dzień dobry, miło Was ponownie widzieć, słyszeć. W sensie mam nadzieję, że będziemy słyszeć się bardziej, czytać będę Was na czacie. Natomiast tak jak Karina wspomniała, jest to już nasze kolejne spotkanie dotyczące transformacji cyfrowej, bo po prostu uważamy, że to jest ważny temat dla każdej organizacji pozarządowej. Naszą ofertę przede wszystkim przygotowaliśmy dla małych i średnich, które wiemy, że albo nie mają zasobów, albo nie do końca mają kompetencji, albo też nie mają dostatecznych budżetów, żeby też skorzystać z bardzo takich, no już takich bardzo eksperckiej pomocy informatycznej, żeby tą transformację właśnie dla siebie zaplanować. Ale dosłownie zrobimy takie przypomnienie, jak to mówią w poprzednim odcinku, o transformacji cyfrowej, czyli co to jest w ogóle ta transformacja cyfrowa i dlaczego jest tak ważna dla organizacji, dla firm ogólnie, dla codziennego rozwoju. I właśnie, transformacja cyfrowa według nas to jest takie wzmocnienie wpływu Waszej organizacji poprzez nowe technologie. Jest to zmiana lub modyfikacja obecnie istniejących procesów, zasad działania, ale także kultury organizacji, a Waszych zespołów, ale także doświadczeń odbiorców, czyli tych, którzy tak naprawdę korzystają z Waszych usług na co dzień, tak żeby też właśnie skuteczniej, lepiej, efektywniej odpowiadać na potrzeby właśnie Waszych społeczności, na rzecz której na co dzień pracujecie. Można powiedzieć, że tak w jednym zdaniu, żebyście robili więcej tego, co ma znaczenie dla Waszej misji, dla Waszego wpływu organizacji, właśnie poprzez mniejszy nakład na zespół, mniejszych pieniędzy wydawania, ale też oszczędności Waszego czasu. Może z poprzednich naszych webinarów wiecie, że tak naprawdę rozmawialiśmy o tym, że w trakcie transformacji cyfrowej staramy się mówić o 6 obszarach takiej codziennej pracy organizacji. To jest właśnie już zarządzanie programami, fundraising, komunikacja i marketing, działania operacyjne i współpraca, sprzęt, infrastruktura IT oraz bezpieczeństwo cyfrowe. W materiałach, które też będziecie mieli dostępne w trakcie tego webinaru, będziecie mieli linki do poprzednich, bardzo polecamy, bo jest to taka bardzo naturalna kontynuacja tego, o czym rozmawiałyśmy wcześniej jeszcze z moją koleżanką Marysią Makowską, która ze mną prowadziła obydwa webinary, czyli właśnie skuteczna transformacja cyfrowa oraz kluczowe obszary transformacji cyfrowej, bo bardzo dokładnie omawialiśmy te 6 obszarów oraz co się pod nimi kryje. Dlaczego jest to ważne? Dlatego, że nasze narzędzie, które Wam w późniejszym etapie przedstawimy, właśnie opiera się na tych 6 kategoriach oraz podkategoriach, które jakby są większym dopełnieniem tych właśnie obszarów. I dokładnie o te obszary będziemy pytać w diagnozie potrzeb cyfrowych. No właśnie, w trakcie transformacji cyfrowej zmieniamy nie tylko to, że dodajemy jakąś technologię, tak naprawdę zmienia się, można powiedzieć, wszystko fluktuuje między sobą, czyli zarówno zmieniają się ludzie, nasze zespoły, bo potrzebują więcej kompetencji, musimy też ich dopytać, w jaki sposób rozumieją w ogóle technologię, a w jaki sposób się odnoszą do tej technologii. Zmieniamy odrobinę również procesy, bo możemy pewne procesy zautomatyzować, usprawnić, połączyć, przyspieszyć, ale też ta technologia właśnie łączy te procesy z naszymi zespołami, z naszymi ludźmi. Więc tak jak widzicie, transformacja cyfrowa to nie jest tylko właśnie ta część technologiczna, ale również fakt, że już sekundkę, też patrzę na mikrofon, ale również to, że właśnie to wszystko działa w nawzajem przenikając się, czyli właśnie zespoły, procesy i technologia. Ale wracamy do tematu, czyli kiedy jest najlepszy moment do zaplanowania rozwoju cyfrowego. I bardzo mi się podobały te odpowiedzi, które daliście od siebie jako informację zwrotną. Oczywiście najlepiej było zaplanować na dzień dobry, czyli kiedy powstaje nasza organizacja i dopiero tak naprawdę wdrażamy i rekrutujemy i zaczynamy naszą organizację, no to super byłoby wtedy tak naprawdę już przy powstawaniu, natomiast no wiadomo, że to jest raczej już tylko możliwe dla tych młodo powstających, co oczywiście cieszymy się, bo takie organizacje też cały czas powstają, więc warto już na tym etapie zaplanować, w jaki sposób będziemy korzystać na co dzień z technologii, jak będziemy ją wdrażać w naszej organizacji.
Oczywiście był temat dotyczący rozbudowy organizacji i jak najbardziej to jest słuszne. Gdy utknęła i nie wie, co robić, czyli trochę mówimy właśnie o tym, czyli skalowalności też, że widzimy, że pewne procesy już nie działają, natomiast nie wiemy, co i jak zmienić. To wtedy jak najbardziej podnosimy rękę, mówimy, przyznajemy się, nie wiemy, co mamy zrobić. Zapytajmy, sprawdźmy i to jest dobry moment, żeby w takim razie na chwilę zastopować i również zobaczyć, jak my możemy w tym pomóc. Kiedy faktycznie na przykład otrzymujemy grant albo wiemy, że należałoby technologię zmienić, tylko trochę nie wiemy, na jaką tą technologię zwiększyć. I wiemy, że powinniśmy wysłać nasz zespół na szkolenie, tylko trochę nie wiemy, na jakie to szkolenie wysłać. Więc na pewno to też jest dobry moment, kiedy organizacja czuje, że jest gotowa i otwarta na to, żeby się nauczyć nowych kompetencji i żeby strategia też była częścią po prostu planu rozwoju całej organizacji, ale też zespołu, czyli kiedy myślimy też o rozwoju naszych ludzi, naszego zespołu. Kiedy pojawiają się nowe narzędzia, kiedy rozwijają się nowe narzędzia, kiedy właśnie mamy nowe projekty i fajnie byłoby również połączyć projekty z nową technologią i mieć większy wgląd w to, jak działamy procesowo, ale też jak zarządzamy na przykład programem. No i oczywiście sytuacja kryzysu, której oczywiście nikomu nie życzę, ale również takie sytuacje niestety się zdarzają pod tytułem różnego typu włamania, kradzieże, ale również po prostu czy wyciek danych. Takie różne niestety rzeczy się zdarzają. No i jest to taka na pewno sytuacja kryzysowa. No i wtedy trochę przyspieszamy to myślenie i planowanie o rozwoju technologicznym i o bezpieczeństwie cyfrowym przede wszystkim. Druga taka informacja właśnie, dlaczego warto tak naprawdę zbadać dojrzałość cyfrową, czyli takie kluczowe wartości, no to właśnie dobrze zadbać o tą informację zwrotną dla nas, czyli jakie mamy mocne i słabe strony. Opracowania strategii technologicznej, która jest zgodna z naszą misją i celami. Bo oczywiście ta technologia może dążyć, natomiast jeżeli ona nie jest powiązana z celami, to tak naprawdę te dwie drogi nigdy się z nami nie połączą. One będą równoległe, natomiast no, nie będą też odpowiadały naszym potrzebom bardzo często. A diagnoza dojrzałości cyfrowej oczywiście też przedstawia możliwą drogę transformacji, określa priorytety, bo może nam się wydawać, że potrzebujemy przede wszystkim fundraisingu, ale na przykład diagnoza właśnie potrzeb cyfrowych może zidentyfikować takie problemy jak bezpieczeństwo cyfrowe, tak? Czyli my już jesteśmy tam, kiedy gdzieś zarabiamy pieniądze, żeby faktycznie mieć na realizację projektu, na utrzymanie organizacji, a nagle się okazuje, że no kluczowym tak naprawdę w niebezpieczeństwie jesteśmy właśnie, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo cyfrowe. Tak? Też weryfikujemy dzięki temu, jak możemy podejmować strategiczne decyzje dotyczące rozwoju, ale też alokować zasoby zarówno technologiczne, jak i zasoby finansowe, ale też zespoły, więc to na pewno. No i tak jak trochę to się łączy, czyli możemy też właśnie zidentyfikować luki w kompetencjach w zespole, czyli widzimy, czego tak naprawdę na co dzień nam brakuje. Trochę już będziemy powoli przechodzić do badania potrzeb cyfrowych, natomiast ja będę Wam bardzo rekomendowała, żebyście też zanim w ogóle przystąpicie do diagnozy potrzeb cyfrowych jako narzędzia, można powiedzieć, autodiagnozy, ponieważ realizujecie go sami, jest to bezpłatne narzędzie, to zanim to też zaczniecie robić, bo przeklikać system to jest bardzo łatwo i prosto i dostać jakiś wynik, natomiast zanim to zrobimy, to warto zastanowić się właśnie, po co to robimy, czyli jak właśnie zaplanować tą transformację cyfrową. Na naszej stronie będziecie mogli poprosić o taki bezpłatny przewodnik. Ta prośba znajduje się na dole strony. Jak będziemy pokazywać całą stronę, to oczywiście też wskażę, w którym miejscu to się znajduje. Natomiast również będziecie mieli więcej zasobów takich edukacyjnych na stronie, zarówno jeżeli chodzi o nagrane webinary, o artykuły dotyczące transformacji cyfrowej, również są w chwili obecnej dostępne na naszej stronie pexu.pl, natomiast również będą one dostępne na stronie do diagnozy potrzeb cyfrowych. I dlaczego mówię o tym zaplanowaniu?
ponieważ dobrze byłoby zrozumieć, tak jak wspomniałam, żeby właśnie nie doszło do takich dwóch dróg, że z jednej strony mamy strategię organizacji, nasze właśnie takie cele strategiczne, natomiast te narzędzia technologiczne idą tak, powinny iść równolegle, ale tak naprawdę powinny być na jednym torze, można powiedzieć, razem z naszą celami i misją, ponieważ jeżeli nie jest to dostosowane, no to możemy po prostu się rozjechać. Technologia ma wspierać naszą misję i cele. Na razie to oczywiście tak bardzo górnolotnie wygląda. Natomiast, no właśnie, przede wszystkim w tych celach, w misji mamy zweryfikować nasze potrzeby, które są zgodne z tymi sześcioma obszarami transformacji cyfrowej, a technologia ma tylko w tym, można powiedzieć, pomóc. Następnie krok numer dwa to będzie właśnie ustalenie sposobów działania organizacji. Zaraz to pokażę na takim arkuszu, można powiedzieć, który również znajdziecie w przewodniku i będzie, mam nadzieję, dużą pomocą dla Was do takiej trochę pracy warsztatowej w Waszej organizacji. A po tym etapie będziemy rekomendować właśnie, żeby zrobić diagnozę potrzeb cyfrowych, bo dzięki temu będziecie mieli już swoją misję, cele, mieli wyznaczone takie cele strategiczne, sposoby działania, co chcecie zrobić, w ogóle zastanowić się. Potem zobaczycie diagnozę potrzeb cyfrowych, a następnie dobrze byłoby, tak jak wspomniałam wcześniej, zderzyć to, w jaki sposób misja i cele, jakie macie, że tak powiem, zaplanowane działania versus to, co pokazała Wam diagnoza potrzeb cyfrowych, bo tak jak wspomniałam, może się okazać, że według Waszych planów to nie wiem, właśnie fundraising będzie na tematem numer jeden, a z diagnozy potrzeb cyfrowych wyjdzie Wam jednakże to bezpieczeństwo cyfrowe, więc warto byłoby wtedy faktycznie wspólnie porozmawiać o ewentualnych zmianach i wprowadzeniu tak naprawdę priorytetów do Waszych planów. Ten slajd jest duży, wiem, natomiast tak jak wspomniałam, to jest trochę podsumowanie tego, o czym rozmawialiśmy, że Wasz cel to jest właśnie stworzenie takiej przewodnik, będzie właśnie zawierał takie właśnie arkusze robocze, które też poprowadzą Was w zespole, jak zaangażować też zespół, to, żeby wspólnie ustalić cele, misje, organizacje oraz to, jak strategicznie podejść do realizacji właśnie w tych sześciu obszarach, o których rozmawialiśmy, czyli typu zarządzanie, fundraising, bezpieczeństwo cyfrowe czy komunikacja, a wybrać do tego sposoby działania, ale również rozpisać to w harmonogramie, jako w planie. Tutaj macie tak naprawdę jakiś taki zalążek, taki przykład, można powiedzieć, jak do tego można podejść, czyli właśnie zacznij od swojej misji, czyli naszą misją tutaj jest, tworzymy jedzenie dla wszystkich ludzi, chcemy wspierać właśnie lepszy system żywnościowy, żeby ludzie się lepiej odżywiali, a tutaj chcemy, nakreślamy nasz cel, żeby chcemy zwiększyć fundusze zbierane właśnie dzięki wydarzeniom online o 20%. Nasz cel drugi strategiczny to jest właśnie zwiększenie świadomości, czyli bardziej takie komunikacja, czyli bardziej, że tak powiem, zwiększenie naszych zasięgów, więc jeżeli chodzi o nasze takie główne trzy obszary, no to nasza przykładowa organizacja wybrała sobie właśnie fundraising, komunikację, marketing i bezpieczeństwo cyfrowe, jakie takie trzy obszary tematyczne, w których najpierw chciałaby zacząć działać i potem opracowuje takie cele, w sensie cele, jak i cały tak naprawdę plan i harmonogram, czyli właśnie jak chcielibyśmy zrealizować te cele, o których rozmawialiśmy. I to wszystko tak naprawdę będziecie mogli sobie zrobić bardzo taki krok po kroku w tym przewodniku, razem z tym przewodnikiem, ale przede wszystkim to jest Wasza praca warsztatowa w Waszej organizacji. Bez tego, jeżeli pójdziecie do samego narzędzia, co jest też oczywiście super, bardzo dużą wartością, ale to po prostu przeklikacie diagnozę potrzeb cyfrowych, otrzymacie wynik i tak naprawdę wynik będzie gdzieś zawieszone w powietrzu, bo nie będzie też tej takiej wcześniejszej Waszej pracy, czyli jak zaplanować właśnie całą strategię rozwoju technologicznego Waszej organizacji. Powoli będziemy przechodzić do samego narzędzia, natomiast chciałabym Wam tylko jeszcze opowiedzieć właśnie, w jaki sposób taki krok po kroku samo narzędzie działa, tak? Czyli a tak naprawdę to są trzy dosyć proste kroki, ponieważ przede wszystkim chcemy zbadać Wasze potrzeby i to jest właśnie ta diagnoza wstępna w tych sześciu kategoriach.
Potem otrzymujecie wynik, wynik dojrzałości cyfrowej, czyli na w jakiej, jak, że tak powiem, wyglądacie na skali. Ta skala tak naprawdę jest od 1 do 5 i to jest właśnie to, o czym trochę wcześniej rozmawialiśmy, że bazujemy na tym, że organizacja może być właśnie na takim etapie doraźnym, funkcjonalnym, standardowym, optymalnym lub adaptacyjnym. Oraz na koniec po realizacji otrzymacie rekomendacje i rekomendacje będą tak naprawdę w kilku obszarach, bo to będą zarówno oprogramowanie, będzie to sprzęt, szkolenia, usługi, webinary czy artykuły blogowe w chwili obecnej, które są dostępne, ale również konsultacje, a w niedalekiej przyszłości również to będą polityki, na przykład polityki bezpieczeństwa, tak, że powinni się też wprowadzić i lepiej również zabezpieczać swoje rzeczy. Tak jak wspomniałam, model transformacji cyfrowej na 6 kategoriach i z tych 6 kategoriach będziecie odpowiadać na pytania. Następnie dostaniecie poziom dojrzałości cyfrowej i będziecie mieli taką skalę, gdzie jesteście, na jakim poziomie. I 3, otrzymacie konkretne informacje zwrotne, czyli właśnie oprogramowanie, sprzęt, czyli z czego najlepiej można byłoby skorzystać. A na koniec wracamy trochę do arkusza, czyli tak jak widzieliście, mieliśmy swoje cele, strategie, plany, czyli po diagnozie, po wstępnej diagnozie, to co będziecie mogli zrobić, to już swoje działania tak naprawdę przekuć w konkretne przykłady, czyli na przykład tutaj możemy powiedzieć, jeżeli naszym działaniem było zorganizowanie 3 wydarzeń online, no to możemy powiedzieć, ok, to chciałbym zrobić szkolenie z zarządzania wydarzeniami online. Jeżeli chodzi o technologię, no to może być albo zniżka na Zoom, albo nawet na GetResponse, może być na Teamsy, może być na Google Meet, więc tutaj ta technologia może nam pomóc tak naprawdę w realizacji naszych codziennych działań i w wykonaniu naszego planu, który będziemy chcieli zrealizować. Dobrze, to ja powoli będę przechodziła na naszą stronę internetową, żebyście wiedzieli, w jaki sposób się dostać na... Można oczywiście przez slider główny, czyli sprawdź kompetencje cyfrowe, ale też również w usługach wsparcia, w diagnozie potrzeb cyfrowych. Również otrzymacie przelinkowanie na właśnie narzędzie diagnozy potrzeb cyfrowych. Będzie oczywiście... Strona jest, mam nadzieję, że dosyć prosta i czytelna, ale podstawowe menu no to faktycznie jest o narzędziu, czyli ogólnie dlaczego w ogóle zrealizowaliśmy to narzędzie, dla kogo, jak ono działa. Przede wszystkim rekomenduję to narzędzie dla małych i średnich organizacji pozarządowych. Co wydaje mi się, to może właśnie tylko na chwilkę pokażę tylko jedną rzecz, bo dużo z tych rzeczy, tutaj będą przydatne materiały, które również się znajdują w materiałach edukacyjnych. Macie też bardzo często zadawane pytania, natomiast tutaj właśnie na dole jest poproś o przewodnik i klikając, wysyłając swoje imię, nazwisko, adres mailowy, praktycznie automatycznie dostaniecie na swojego maila PDF-a z tym przewodnikiem, o którym mówiłam i proponuję faktycznie rozpocząć też pracę od niego. Teraz będę niestety musiał się chwilkę przeklikać na drugi, zmień ekran i teraz zmienimy ekran. Po zalogowaniu się otrzymacie taką jeszcze taką krótką ankietę, gdzie będziecie musieli uzupełnić, jakiego typu organizacją jesteście, ile osób pracuje, czy pracujecie również z wolontariuszami i potem tak naprawdę będziecie mogli rozpocząć już ocenę. Diagnoza składa się, tak jak wcześniej wspomniałam, z 20 pytań i wchodzimy na pytania. Każde, jest to 20 pytań, nie powinno to Wam zająć więcej niż 25 minut, nie więcej. Każde pytanie, tak jak wcześniej wspomniałam, dotyczy jakiegoś z obszarów, 6 obszarów transformacji cyfrowej. I tutaj na przykład macie właśnie, w jaki sposób Twoja organizacja planuje i koordynuje dostarczanie usług. Nasza organizacja nie zajmuje się bezpośrednim dostarczaniem usług, do planowania, koordynowania korzystamy z niezwykle mało technologii albo korzystamy z doplanowania i koordynowania usług, ale nie spełniają one naszych wymagań. I tutaj, jeżeli klikniecie więcej szczegółów, to najczęściej macie takie, można powiedzieć, delikatne case study, czyli opisanie jakiejś sytuacji, którą możecie zaznaczyć sobie. I na przykład ja tu napiszę, posiadam standardowy zestaw wspólnych narzędzi. Co jest według mnie fajne, to jest to, że możecie zaprosić dodatkowych
dodatkowe osoby. W każdym momencie tak naprawdę realizacji tego kwestionariusza możecie zaprosić waszych współpracowników albo kolejnych administratorów. Możecie nie znać odpowiedzi, ale też możecie to zrobić razem. Na przykład też możecie poprosić o wydrukowanie wszystkich pytań i zrobienie też sobie to bardziej warsztatowo, czyli dzięki temu tak naprawdę macie dostęp do wszystkich pytań w wersji drukowanej. Więc albo możecie zaprosić kolejnego członka zespołu, jeżeli nie znacie odpowiedzi na to pytanie, na przykład nie jesteście akurat marketingowcem, albo nie jesteście specem od CRM-ów, albo od innych rzeczy, to zawsze możecie w każdym momencie realizacji poprosić właśnie o, albo możecie tak, pominąć pytanie i wrócić do niego na samym końcu, co oczywiście poprosimy was również o na samym końcu o to jednak, że jeżeli chcecie uzyskać całą diagnozę, to musicie odpowiedzieć na wszystkie pytania. Więc te 20 pytań powinno być w miarę szybkie, łatwe i przyjemne. Natomiast tak jak wspomniałam, na każdym etapie możecie doprosić innych członków zespołu. Oni dostaną mailowe powiadomienie, że dostali faktycznie taką informację, takie zapytanie i prosicie ich o uzupełnienie, odpowiedzenie na poszczególne pytania, albo w ogóle, że całość mają zrobić. Na sam koniec otrzymacie, no właśnie, to może tutaj jeszcze zróbmy, na sam koniec otrzymacie tak zwany swój rating, czyli otrzymacie, sekundkę, będę musiała się jeszcze raz przelogować na kolejne. I weźmiemy tutaj. No nie, akurat nie ta organizacja. Za dużo testowych organizacji dzisiaj chciałam zrobić. Już sekundkę. Dobra. Jeszcze sekundę. Was poproszę o cierpliwość. Pokazać cały zestaw rekomendacji. Jaki dostaje organizacja na sam koniec? Dobrze, już mam wszystko. Otwórz przeglądarkę. Jak najbardziej to będzie. Na sam koniec, akurat dzisiaj jestem Zuzanną, na sam koniec będziecie mieli tak naprawdę swój panel administracyjny, gdzie zobaczycie właśnie najważniejsze cele organizacji, czyli to dokładnie, co możecie wpisać sobie w przewodniku, potem możecie uzupełnić tutaj w panelu administracyjnym, w panelu nawigacyjnym, tak żeby każdy członek waszego zespołu widział, czy wszystko jest, że tak powiem, czy widzicie teraz mój ekran? Widzicie, udostępniasz swój ekran, dobrze, super. Więc najważniejsze właśnie cele organizacji, to oczywiście w każdym momencie można edytować i to też wydaje mi się, że jest o tyle przyjazne, że jeżeli poprosicie właśnie kogoś, nie wiem, z działu marketingu, żeby uzupełnił dodatkowe pytania, to cały czas widzi, jaki jest główny cel też i tego zadania, ale też jako waszej organizacji. Dostaniecie tak naprawdę diagnozę. U mnie akurat wyszło, że jestem dwójką, czyli że jestem, że tak powiem, funkcjonalna, czyli moja organizacja funkcjonuje, no ale z jednej strony mamy dużo jednak różnych rzeczy do zmian. To jeszcze opowiem może właśnie, że niedługo będą dostępne kolejne 6 takie bardzo szczegółowe diagnozy. W chwili obecnej jest tylko dostępna wstępna diagnoza. Natomiast tak jak wspomniałam, po tym jak uzupełnimy wszystkie pytania,
otrzymujemy nasz rating, czyli właśnie naszą ocenę. U mnie jest ocena to numer 2, natomiast oprócz tego wyszło mi, że zarządzanie darczyńcami, no to jest taka akurat moja trochę pięta achillesowa i dobrze by było, żebym nad nią przede wszystkim popracowała. I dostajemy właśnie wszelkie rekomendacje i tutaj są różnego typu informacje, najpierw blogowe, czyli ponieważ raczej mam niską wiedzę na ten temat, no bo jestem na dwójce, no to najpierw chcielibyśmy trochę wspomóc teoretycznie. Potem pokazujemy różnego typu oprogramowania, które mogłyby pomóc mi też w fundraisingu. Również tutaj są niektóre webinary, natomiast jeżeli są tylko różnego typu jakieś kursy albo usługi, to również zobaczymy zasoby, rekomendacje do tego punktu w zasobach. Możemy sobie przypisywać, czyli poszczególne osoby mogą, które są dołączone do zespołu jako administratorzy albo nawet jako współpracownicy, możemy tak naprawdę zapisywać. I tutaj akurat na przykład Zuzanna zaprosiła mnie do współpracy i ja akurat jestem w toku realizacji i czytam na przykład blog Wybierz właściwy plan Microsoftowy. Widać, że akurat jestem w toku, natomiast to są akurat już gotowe, zrealizowane, te są zakończone, a te są jeszcze tak naprawdę do brak przypisanych osób, czyli są gotowe do przepisania, czyli gotowe tak naprawdę do realizacji. Możemy tutaj, jeszcze może na chwilę do panelu administracyjnego wrócę, czyli najważniejsze cele, ogólna ocena, nasze pytania, rekomendacje. Możemy albo filtrować sobie po ogólnych rekomendacjach, czyli wszystkich, albo tylko twoich rekomendacji, te, za które ja byłam odpowiedzialna. Ja akurat byłam, tylko miałam tutaj jeden przypisany, więc już nie mam więcej. No i zespół, tak jak wspomniałam też wcześniej, na każdym etapie, nie tylko kiedy odpowiadamy na pytania, ale również kiedy właśnie jesteśmy już w trakcie realizacji rekomendacji, możemy cały czas kogoś zapraszać do zespołu, tak żeby faktycznie to była nasza praca zespołowa, że wspólnie pracujemy nad tym, no i też poszerzamy swoje kompetencje. Ja tylko chciałabym jeszcze właśnie powiedzieć o tych najważniejszych funkcjach narzędzia. Dlaczego uważamy, że ono jest dobre właśnie dla małych i średnich organizacji? A przede wszystkim właśnie diagnoza wstępna, czyli właśnie zapewnia taką naprawdę bardzo podstawową ocenę. 20 pytań, 25 minut. Te 20 pytań są specjalnie pomieszane tak z każdych obszarów, żeby no, można było widzieć wasze tak jakby podstawy i no właśnie taką waszą bazę. I na tej podstawie poznajecie wasz poziom dojrzałości cyfrowej, ale też właśnie rekomendacje w tych 6 obszarach transformacji. Możecie współpracować z członkami waszego zespołu, czyli jest tam możliwość właśnie przypisania zarówno ról administratora, ale ról też takich współpracowników, czyli nie muszą mieć tak naprawdę ról takich administratora, żeby pewne rzeczy zmieniać w panelu administracyjnym, ale mogą być współpracownikiem, żeby tylko odpowiadać na pytania albo tylko realizować poszczególne rekomendacje. A więc tutaj też mamy właśnie takie dwie role. Możliwość drukowania. No, jakby to powiedzieć, internet nie zawsze wszędzie dobrze chodzi, też znamy to z doświadczenia, ale dlatego też ta możliwość drukowania nie tylko z powodu internetu, ale też żebyście mogli właśnie zrobić takie właśnie trochę spotkania warsztatowe, zarówno jeżeli chodzi o samo planowanie transformacji cyfrowej, ale również na odpowiedzenie sobie na pytania, tak? Bo z jednej strony możecie faktycznie zaprosić osobę, żeby odpowiedziała na pytania, ale może czasami łatwiej i szybciej będzie po prostu spotkać się wokół jakiegoś stołu i zrobić sobie spotkanie warsztatowe. Więc ta możliwość drukowania tych pytań również jest. A punkt nawigacyjny, tak jak widzieliście, w jednym miejscu możecie wpisywać swoje cele i misje, które na przykład wyszły wam z takiego spotkania warsztatowego. Widzicie diagnozę, czyli widzicie też swoją właśnie dojrzałość cyfrową, widzicie wynik tej dojrzałości. Docelowo będziecie też widzieli inne diagnozy, czyli będziecie mogli, jeżeli pracujecie z 4 członkami innych zespołów, każdy będzie może odpowiedzialny w przyszłości za inny obszar, co też jest okej. Każdy z was widzi rekomendacje, zarówno swoje rekomendacje, jak i rekomendacje, które są przypisane ogólnie waszej organizacji. No i tak jak wspomniałam, właśnie przypisane zadania, czyli
Czyli jeżeli ja bym miała przypisane jakieś konkretne dwa zadania, to te dwa zadania też byłyby widoczne dla mnie. I też jakby to być administrator widzi, czy one są właśnie już ukończone, czy one są w trakcie, czy jeszcze są do przypisania. I różne typy rekomendacji, czyli chcieliśmy, żeby to nie było tylko narzędzie, które pokazuje Wam, ok, to wybierzcie takie oprogramowanie, tylko raczej chcielibyśmy Wam pokazać drogę, czyli osoby, które nie mają jeszcze za bardzo wiedzy teoretycznej, najpierw dobrze, żeby właśnie przeczytały artykuły, pooglądały webinary, przeszły szkolenia, stąd dużo takiej wiedzy takiej właśnie merytorycznej, edukacyjnej, natomiast również w tych rekomendacjach znajdziecie oprogramowanie lub nawet konkretny sprzęt. Natomiast trzecim punktem będzie to, że chcemy Wam pomóc we wdrożeniu tych narzędzi, więc to będą również rozwiązania IT, ponownie konsultacje, ale też różnego typu szkolenia, takie bardziej zaawansowane już skorzystanie z narzędzi. Więc jedno to mogą być szkolenia miękkie typu jak lepiej pisać wnioski grantowe, ale mogą być też bardzo takie już twarde, konkretne typu właśnie zarządzanie projektami w Asanie. Też mogą być tego typu szkolenia. Tak jak widzieliście właśnie, wstępna diagnoza zapewnia podstawową ocenę kompetencji cyfrowych, więc to już jest takie podsumowanie tego, co widzieliście. Na pewno administratorzy mogą w każdym momencie zapraszać dodatkowe osoby, zarówno do tego, żeby odpowiadały na pytania, ale też żeby realizowały razem z Wami rekomendacje. Możemy drukować. Oczywiście wiem, że to nie jest najbardziej rozwiązanie ekologiczne, natomiast no, mimo wszystko do pracy warsztatowych albo właśnie tam, gdzie ten jednak dostęp do internetu jest problematyczny, ta opcja drukowania została specjalnie dodana. I wydaje mi się, że to właśnie ten pulpit nawigacyjny, czyli to, że mamy wszystkie rzeczy takie podstawowe w jednym miejscu, na pewno też ułatwia rozpoznanie się, gdzie jesteśmy, na jakim etapie jesteśmy, ale też właśnie na jakim etapie jest też nasz zespół z realizacją zadań. W chwili obecnej to, do czego na pewno Was zachęcę, to przejść się po prostu na stronę właśnie diagnozy potrzeb cyfrowych. Macie adres również tutaj i Karina na pewno będzie cały czas go wrzucała. Zaplanować sobie, w sensie tak jak mówię, można przeklikać te pytania i można od razu mieć po prostu ten poziom dojrzałości cyfrowej, zobaczyć rekomendacje. Natomiast mimo wszystko zalecam też taką pracę właśnie z zaplanowaniem tej transformacji cyfrowej, czyli w ogóle po co chcecie zrobić i czy ona jest zgodna z Waszymi potrzebami. Bo tak jak wspomniałam, sama diagnoza trwa 25 minut, to nie jest za duży czas i to jest w ogóle taki tylko początek do rozmowy z Wami, z Waszym zespołem o tym, którą stronę chcecie się rozwijać cyfrowo i jak to wpływa na Waszą misję i na Wasze cele, które chcecie zrobić. Beata też odpowiada, że dużo wiadomości. Tak, zgadza się, no to nie jest takie typowe demo pod tytułem przejdźmy i pokażmy tylko pulpit, natomiast cały czas no będę wspominała o tym, że faktycznie warto poświęcić taki czas właśnie na też zaplanowanie tej transformacji i trochę takich właśnie takiej warsztatowej pracy. Chętnie też pomożemy, tak jak wspomniałam, tutaj też jest właśnie nasz adres mailowy dat.pl@techsoup.org. Piszemy po polsku, odpowiadamy po polsku, odpowiada na to zespół TechSoup Polska, więc jak najbardziej jesteśmy dostępni tutaj dla Was. Mogę powiedzieć, co jeszcze możemy w sensie w transformacji, czyli właśnie kolejne kroki, co dalej. W chwili obecnej planujemy w wakacje zrobić tak zwane office hours. One prawdopodobnie będą realizowane przez nas na Teamsach, bo to też jest taka możliwość, żebyśmy się widzieli, mogli sobie udostępnić ekran, więc na pewno to będzie taka bardziej formuła właśnie wspólnych warsztatów, czyli chętnie Was zaprosimy na takie spotkanie, jeżeli będziecie chcieli wspólnie przejść przez diagnozę, albo właśnie zapytać się, ok, zrobiłem diagnozę i co dalej, to dokładnie to będzie ten moment, żeby się spotkać. Natomiast też zachęcam, ponieważ mamy wideokonsultacje, które również prowadzimy na Teamsach na systemie Bookings,
I tutaj jest link, też możecie się jak najbardziej umówić z nami, zapraszam. Prawdopodobnie spotkacie się wtedy z Kasią Wójcik, natomiast ja obstawiam, że możecie też poznać i porozmawiać też z nami, też jak najbardziej się dodamy do tych konsultacji. Co dalej? Ponieważ mamy okres wakacyjny, więc wiemy, że to jest taki trochę z jednej strony może i sezon ogórkowy, bo dużo osób wyjeżdża na urlopy, ale z drugiej strony jest to właśnie taki moment, kiedy można trochę zastopować, oczywiście, jeżeli nie prowadzicie bardzo intensywnych działań akurat w okresie wakacyjnym. To jest też właśnie taki moment, żeby zrobić sobie takie spotkania warsztatowe. Pogoda sprzyja, można też zrobić to na zewnątrz. Materiały edukacyjne i warsztaty. Na jesieni planujemy zrobienie właśnie 6 takich już bardziej pogłębionych spotkań z obszarów transformacji cyfrowych i to już będą też takie spotkania, nawet nie webinarowe, to już będą właśnie też takie spotkania trochę bardziej warsztatowe, powoli. Zaczynamy start w październiku, na pewno będziemy przez całe wakacje, a na pewno od sierpnia już promować konkretne daty, więc też zerknijcie sobie, czy będziecie zainteresowani całą serią, czy właśnie, nie wiem, z waszych warsztatów wyjdzie, że o, chciałbym się jednak dowiedzieć więcej o bezpieczeństwie, o cyfrowych, a ja chciałabym się dowiedzieć więcej o fundraisingu, więc jak najbardziej zapraszamy. Natomiast mamy jeszcze jedno rozwiązanie, czyli jeżeli ta wstępna diagnoza jest dla was takim zalążkiem, powiedzieliście, ok, jestem zainteresowany, ale chciałbym już tu i teraz więcej, a nie czekać tam za kilka miesięcy, to mamy w chwili obecnej jeszcze coś takiego, co prowadzimy już ponad 2-3 lat, czyli pogłębione badania potrzeb cyfrowych, które również znajdziecie na naszej stronie. Jest to już taka bardzo indywidualna praca z wami jako organizacją, czyli wtedy już tak jakby my tak naprawdę przechodzimy razem z wami nie ten arkusz, mamy, że tak powiem, faktycznie pracujemy na 6 waszych obszarach, ale przede wszystkim też słuchamy waszych potrzeb. Bardzo jest taka otwarta, szczera rozmowa w zaufaniu. Wypełniacie taki bardzo szczegółowy właśnie arkusze z tych 6 obszarów i na tej podstawie my tworzymy pełen taki raport, czyli w ogóle jakiego typu organizacją jesteście, jaki jest stan obecny waszej technologii, waszej, można powiedzieć, świadomości w poszczególnych obszarach i co rekomendujemy. I to już jest takie bardziej no właśnie praca face to face z zespołem i też przedstawiamy jakiś taki rekomendowany na przykład plan działania na najbliższe 1,5 roku, tak? Czyli na przykład od czego moglibyście zacząć. Jest to właśnie takie podzielone na taką fazę właśnie pierwszych 3 miesięcy jako takie no bardzo krytyczne działania, najczęściej niestety są z bezpieczeństwa cyfrowego. Następnie właśnie taki obszar do roku i potem 1,5 roku właśnie wprowadzenie różnych obszarów, bo zdajemy sobie sprawę, że wprowadzanie transformacji cyfrowej, planu cyfrowego to nie jest praca na 2 miesiące, 3 miesiące, to jest długotrwała praca i też pewne rzeczy się przyjmują, część się nie przyjmuje i to jest po prostu proces, do którego będziemy was namawiali, że już jak raz zaczniecie, to żeby raz przynajmniej do roku siadać i też tak jak planujecie budżet, tak też planować rozwój cyfrowy też muszą przyglądać. Michale, tak staramy się, żeby było jak najbardziej preferencyjne. Faktycznie akurat organizacja, z którą współpracujemy, mieści się w Holandii, ale akurat ceny są, że tak powiem, dostosowane do polskiego rynku. Natomiast jak najbardziej też szukamy nowych rozwiązań i szukamy też nowych partnerów, z którymi moglibyśmy rekomendować faktycznie sprzęt, przede wszystkim refabrykowany, bo dzięki temu to też jest, że tak powiem, i ekologiczne, a takich rozwiązań też szukamy. Ale żeby to było przede wszystkim właśnie na preferencyjnych warunkach dla organizacji pozarządowej, no bo fajnie, że mają tańsze oprogramowanie, ale też jak najbardziej chcielibyśmy, żeby używali sprzętu bardzo dobrej jakości, wydajnego, bo niestety bardzo często zdarza się, że niestety korzystamy albo ze swoich komputerów domowych, albo idziemy do MediaMarktu, kupujemy po prostu najzwyklejszy komputer, bo jest w miarę tani i ładnie wygląda, a okazuje się, że włączając 2-3 aplikacje, niestety okazuje się, że procesor jest za słaby, żeby w ogóle to udźwignąć. Więc jak najbardziej sprzęt, który też preferujemy, to jest najczęściej taki sprzęt biznesowy. Jest on refabrykowany, więc ma co najmniej
rok, dwa, albo co, nawet w niektórych wypadkach miało 3 lata gwarancji, więc staramy się, żeby ta oferta była aktualizowana na bieżąco, ale też poszukujemy jak najbardziej nowych dostawców. Ja też jeszcze dodam, tylko tak wspominając, ta oferta naszego dostawcy się zmienia bardzo regularnie, stąd większość oferty w ogóle nie jest dostępna na stronie, dlatego jeśli szukacie, zachęcam Was przede wszystkim do napisania po prostu umówienia konsultacji bądź napisania na sprzent@techsoup.pl i wtedy Kasia, która jest w kontakcie z Wami, jeśli pytacie o sprzęty, wtedy Wam pomoże znaleźć bardziej dopasowaną ofertę na wasze, dopasowaną na wasze potrzeby. Albo jeszcze w drugą stronę podbiję, że może być tak, że nawet trochę nie wiecie do końca, czego szukacie, ale wiecie, jaki macie budżet i mówicie, ok, chciałbym w tym budżecie mieć, nie wiem, 3 laptopy. I też będziemy starali się pomóc w czymś takim, bo na przykład chcecie mieć akurat 3 dokładnie identyczne laptopy, więc no to, tak jak wspominam, warto być w kontakcie i po prostu zapytać, nie tylko właśnie patrzeć na to, co jest dostępne na stronie, ale również po prostu pytać, bo czasami jest tak, że nawet specjalnie akurat na wasze zamówienie zostanie coś ściągnięte, co akurat nawet nie jest w chwili obecnej udostępnione.